Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest i pewnie tutaj tytuł, miniaturka, wszystko zdradziły, ale słuchajcie, jest już gotowa tutaj baza na wodzie, którą tutaj ostatnio, no nie powiem, że robiliśmy, ale stawialiśmy tutaj grunt pod nią, także uwaga, 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 jest tutaj baza gotowa, jest domek zrobiony i tutaj muszę dodać jedną rzecz, przeniosłem tego save'a z singla na multiplayera, bo się da w plikach normalnie to zrobić, także już wiecie, że to działa, możecie się bawić i domek zrobiła Ula, proszę bardzo, taki tutaj jest domek z daleka, już tutaj podjadę i zobaczę, musiałem Kelvina przed chwilą ratować, o, tam jest pan pacjent bez nóg. Dobra, także zjeżdżam sobie moją linką tutaj. Jemki oczywiście tutaj do zebrania zostawiłem, później sobie je zbierzemy. Chodźmy zobaczyć tutaj domek, jak wygląda. Tak, ja tutaj co robiłem, to ten mostek, proszę bardzo. Żeby dało się tutaj dotrzeć. Jeszcze trzeba będzie przetestować, czy kanibale padną na pomysł, że na ten most można wejść i w ogóle tutaj przyjść. Ale to się zobaczy. I co, zajmijmy się tutaj domkiem. Może schowam wszystko, co tutaj trzymam. I się, słuchajcie, wbijamy. Wbijamy się drzwiami. Mamy tutaj i salon, to stoły, można tutaj jak najbardziej usiąść, bardzo, coś zjeść, coś poogarniać, można się zablokować, jak to w deforeście bywa, tak, już wyszedłem, szafeczki, jeszcze są puste, jeszcze tutaj nic nie stawiałem, także możemy to zrobić, szczególnie, że w poprzedniej bazie, no, zapasy mamy pełne, to można tutaj jak najbardziej dorzucać, jest suszarka, można suszyć żarełko, pewnie mam jakieś zepsute przy sobie, wyrzuciłem, dobra, czyli można coś upolować, światełka są tutaj, także nam się tutaj będzie ładnie wszystko świeciło. Tutaj mamy ogródek. Generalnie gdyby w tej grze były zwierzęta, to tutaj mogłaby być stajnia, ale jest ogródek. Tak, są zasadzone roślinki, rosną już tutaj sobie, za niedługo będzie można pewnie je zbierać. Także tyle tutaj się dzieje właśnie na parterze. Idziemy wyżej. Tak, tutaj są wzmocnione płotki, gdyż myślałem, że tutaj boty będą mogły wbić, ale o tym zaraz. No, jest krzesełko, można sobie usiąść, poczylować, popatrzeć, co tutaj się ciekawego dzieje. No, może zachodu słońca nie zobaczymy, bo z tamtej strony jest, ale jak najbardziej tutaj można popatrzeć. Dobra, także tutaj są dwa łóżka, tutaj jedno, wiadomo, dla Kelvina. Też można popatrzeć. Dobra, przejdźmy tutaj. Taki tarasik. Też można popatrzeć, czy przykładowo żadnych kłopotów nie ma przy bazie. I taki tutaj właśnie fajny domeczek powstał. Dobra, zejdźmy sobie niżej. W sumie robi nam się nocka, trzeba będzie się przespać. Dobra, czekajcie, która to jest godzina? 17:51. To można iść w spanko. Dobra, do spania, raz, raz. Dobra, pospaliśmy. Możemy wyjść sobie na zewnątrz. I dobra, tutaj jeszcze murek robiłem, ale generalnie, pamiętacie, z budowaniem na wodzie mówiłem, że jest jeden problem, że czasami tutaj, no niestety, poziom wody idzie inaczej, na przykład tutaj deski mi w tym miejscu zaczęły iść w dół, dlatego, no niestety, murek w tym miejscu wygląda tak dziadowsko, ale mogę sobie na niego wskoczyć i popłynąć w tamto miejsce, do pontonu, który już część z was może zobaczyć, że zdążyłem go zbagować. Tak, ale o tym kiedy indziej. Jak będę kminił jeszcze jedną rzecz tam. Dobra, także taki tutaj płoteczek również zrobiłem, żeby na przykład boty nie wypadły. Typu Virginia na poprzedniej bazie cały czas wypadała. Znaczy tutaj co prawda też mogłaby wypaść na tym moście póki co, ale to nieważne. Generalnie jest zrobiony taki mostek. Kelvin może sobie na niego wejść w tym miejscu, bo tutaj jest jeszcze wyspa, ale w momencie, gdy nasza konstrukcja przekracza właśnie takie normalne miejsca, gdzie boty mogą chodzić, to nagle Kelvin zaczyna z tego mostku schodzić i biegać po wyspie, tak ja nie mogę do ciebie przyjść. O, widzicie, dochodzi sobie do pewnego momentu i nic nie ogarnia, czekajcie, pokażę to. Podążaj za mną. Już bardzo umiesz czytać, jeszcze bardzo dobrze. Chodź, chodź. Patrzcie, o co by tutaj idzie. No dawaj. No dawaj, tak jak wcześniej. Potrafiłeś wejść na ten mostek, a teraz nie potrafisz? No, on nie ogarnia, on myśli, że tu nic nie ma. Także może na późniejszym etapie gry coś się tutaj zmieni i będą boty mogły wejść na ten most i pójść tutaj na chatę, gdzie je zamknę i przyblokuję złym NPC tam dojście.
do tej bazy, ale to kiedy indziej. Póki co, tak jak mówiłem, czekam aż tutaj jakieś zaatakują nas dzikie stwory. I zobaczymy, czy w momencie agresywnego ataku wejdą na most i sobie będą mogły za mną polecić. No generalnie, ja muszę stwierdzić, że to jest najbezpieczniejsza baza na wodzie, gdyż jak widzicie, nawet o, moje boty nie potrafią tutaj przyjść, także zdecydowanie żaden potwór w tym momencie tutaj no, nie powinien się dostać. Customowa wysepka, można to tak nazwać, na podporkach, wszystko ładnie tutaj hasa. I mamy kolejny fajny domek na tym sejwie. Także ja jestem zadowolony. Lecimy jeszcze od góry. Możemy tutaj oczywiście parkurem się dobić. Tak, wystające kłody, bo w pewnych miejscach no niestety nie da się tak po nowemu budować. Że wiecie, jest uzupełnianie tych bloczków, tak jak tutaj widać, tak jak są konstrukcje, już wam pokazuję, że się składają nie z takich pełnych kłód, ale tych takich mniejszych dostawianych. To się nie da takich dziur zalepiać w ten sposób, który w ostatnim update'cie dodali. Znaczy jak to nagrywam, to nie wiem, czy już wleciał kolejny update, ale to mówię jak jest na dzień 22 marca. O, dobra, także jestem zadowolony z tego domku. Jest gites. Dobra, chodźmy po te itemy tutaj. Są eksplozywy, to tego nie mogę. W sumie to w większości rzeczy nie mogę zgarnąć, jak tutaj latam ostatnio, poleciałem po itemy. No to chodźmy na półkach tutaj ustawiać. Kurde, każda baza będzie tutaj ogarnięta w różne rzeczy. Właśnie jeszcze chciałem powiedzieć o tych żółwiach, bo tutaj normalnie po zimie się żółwie pokazały. I one tutaj normalnie znoszą jajka. I te jajka, o, rozbite, bo zebrałem. Chociaż nie zebrałem teraz po wczytaniu save'a. Calvin musiał zdeptać. O, ty dziadu. Ale generalnie da się takie jajka tutaj zbierać. Jeśli chcecie osiągnięcie, że trzeba wszystko zjeść, to jak najbardziej takie jajka trzeba zjeść. To są zwykłe badyle, nie moje. Nie śmieciłem. Tutaj nic a nic w wodzie. Nie. Dobra. Półeczki. Trochę tego mam. Dobra, zdecydowanie trzeba by podorzucać zapasów właśnie takich. O, mam te jajka. Żółwie jajo 8. Dobra. Niech sobie tutaj będzie coś takiego. Dobra, tutaj możemy ramen odłożyć, jak już widzicie. Nie zbieram tego tyle, co wcześniej. Tak. Dobra. Kolejna szafeczko, półeczka. Mogę te konserwy zostawić. Później będę się przejmował, co teraz zjeść, bo wiem, że już mi tutaj dosyć spadło. Dobra, aha, w sumie tutaj trzy szafki są. Można tutaj jeszcze po bokach dorobić szafeczek. Ale to później. Wiecie co, w sumie jak mam tylko dwie szafki, to podrzucam wszystkiego. Dawaj te jajka tutaj. Myk. Jest zapas jajek. Strygi mogę powyrzucać. Tutaj mam te kawałki baconów i tych steaków i tak dalej. Nawet kurde. Po co to komu? Strasznie mało to odnawia wszystkiego. Także jak najbardziej mogę tutaj powyrzucać. Myk. Dobra i kawałek mózgu. Dobra, czekajcie, co tutaj mam jeszcze ciekawego do zostawienia? Dużo energoli, bo to ja zabrałem z poprzedniej bazy, to sobie batony energetyczne mogę zostawić. Tutaj mi się respiął obok. Także wyrzucam, coś takiego jedzeniowego jeszcze tutaj byłoby ciekawego. Chyba nie, to tutaj coś zostawiłem, tak, te konserwy, ja je zawijam stąd. Jadam jednak tutaj. Chciałem je fajnie podzielać, ale to nie ma co się bawić. Dobra. Tutaj za to mogę powyrzucać itemki, które mi zalegają. Mam ich za dużo. Na przykład plantek mam za dużo. Ciągle mogę je gdzieś zbierać, ale zbytnio nie mogę ich używać. Znaczy mogę ich używać, ale po co? Jak będę budował kolejne tyrolki, to wtedy mogę się tym pobawić. Dobra, energetyki też mogę pozostawiać. Myk. Czemu by nie? Dobra, coś jeszcze? Granaty. O, mam 10 granatów. To faktycznie mogę granaty też pozostawiać. W razie czego, do obrony bazy będzie wybuchowa imprezka. Dobra, bomba sticky również mogę. Pięknie.
Dobra, czego mam jeszcze na maksa, że już nie mogę zbierać? Kostek C4 mam za dużo. Zostawiamy, zostawiamy, zostawiamy. Patrzcie, jaki zapas, o kurde. Dobre, dobre. Teczka też tu się znalazła, linki do trolki, tego też mam od groma. Niby używam, ale coraz widzę w różnych skrzynkach, także. Bez problemu. Dobra, myślę, że pozostawiałem wszystko, co mogłem. Okej. W sumie energetyki mogłem tutaj dać, ale to nieważne. Później, jak będę się tym jakoś bardziej przejmował, zajmował, to będę mógł robić. Czemu nagle jest cicho? Okej. Pauza. I jestem po pauzie. Cały komp się zawiesił, musiałem go zrestartować. Nawet się zapisać nie mogłem, także od nowa sobie tam poukładałem na wszystko. Wszystko. Na szafeczce i tym razem Kelvina zaatakował ktoś inny. Okej, to jest idealny przeciwnik do sprawdzenia. Siema, Worm. Okej. No dawaj, dawaj. No jestem na mostku, dawaj na mostek. Kelvin zaraz padnie. Nie podchodzi. Okej. A, próbuję. A, nie strasz, nie strasz, bo się, no właśnie. No, Kelvin wstał. No to... Pięknie. Nie podejdziesz. O, czekaj. Dobrze kmini. A, pięknie. No to ja w ciebie mogę sobie postrzelać. Z łuku na przykład. O! Virginia się atakuje nawet. Myk. O, jaki unik, słuchajcie, pełna profeska. Okay. Czekaj. Ale uberwał. Piękna zabawa. No, już, dziękuję. Ale beczka, podchodzić nie trzeba. Łuk wyciągamy. I ciachamy. Myk. Dobra, także perfekcyjna baza, naprawdę. Goni was chmara nieznajomych. Chodzicie po moście, oni się boją mostów. Przynajmniej w tym miejscu. Dobre. Very good. Strzałka jakaś nie trafiona, tam gdzieś pewnie gdzieś poleciała jakaś. No dobra, fajnie, bardzo mi się to podobało. O, od razu granaty się zaczęły respić. Pięknie, wystarczyło tylko odłożyć na półkę. Dobra, koniec imprezy. Mik, pak z zegarków, a ciwka nie wleciała, no. Landeka, tak jak mówiłem. No i dobra, fajnie. O, przy okazji, jak zebrałem takie wszystkie itemki, to ja mogę te saszety pootwierać. Nie mogłem. Mimo tego, że dropiał itemy, które nie były na maksa, to i tak nie mogłem otwierać, bo inne rzeczy były na maksa. Pięknie. O, kolejny zegarek. Dostakowałeś? Nie. Dziwne. Dobra, no i saszety zebrane. Super. Dobra, akurat robi się to noska, którą wcześniej przespaliśmy, bo nawet się zapisać nie mogłem. Coś się tak zwiesiło. Tragedia. Tu leży, aha, to kamień. Dobra, czyli stąd itemki mamy zebrane. Możemy znowu tę samą noc przekimać, bo czemu nie? O ty kurde, spryciarzu. A jednak ktoś się może dostać na ten most. Widzicie. No, pięknie. Żółwiki sobie hasają. Dobra. Chodźmy w kimono.
Jak może się od razu zapiszę? Nie, prześpię się. Prześpię się. Teraz się zapiszę. Tutaj, na tym save'ie. Myk, dziękuję, gra zapisana. Super. Dobra, tutaj z powrotem odłożyłem to tak jak było. Tutaj podostawiałem rzeczy. W tym właśnie energetyki dałem na górę. Tutaj dałem lekarstwa. A tutaj takie właśnie różne rzeczy, których wcześniej tutaj się dodać nie dało. Plandek oczywiście mogę dołożyć. Kostek żadnej tutaj. Kostki żadnej nie podniosłem, żeby to rzucić. Pięknie, pięknie. Dobra, ja jestem z bazy mega zadowolony. Sami widzicie dlaczego. Nawet worm nie wejdzie. Przez mur się przebije. A tu takie rzeczy. W ogóle nie wiem, jak bijecie ptactwo, to 3 razy można uderzyć i zbierać piórka. Bo później to już nic się nie dzieje. Ale też spoko żarło. Także możemy sobie tutaj od razu na suszarkę zawinąć. O, jeszcze rybę dostaliśmy, no pięknie. Pełna profeska. Dziękuję. W sumie już mamy lato w grze. O, coś chcesz pokazać, okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. No pokaż. Pokaż. Co znalazłaś? Co znalazłaś, tak? Tam? Czegoś nie podniosłem? Coś się ukryło tutaj? Nie wiem, Virginia czasami właśnie pokazuje takie namioty, takie rzeczy. Ale tutaj zdecydowanie pokazała nam te itemy, które już tutaj zdążyliśmy zabrać. Czekajcie. Wezmę tu Kelvina na party hard. Chodź, Kelvin. Dobra, słuchaj. Będziesz naszym DJ-em. Jak już tu się kręcisz? No dawaj, bliżej, bliżej, bliżej. Okej. Nie podejdziesz, okej. Jak ci się tutaj robiło zdobądź radio? I podążaj... Oj, nie daj mi. Nie to chciałem wybrać. Nie, czekaj. Nie chcesz, żebyś mi dawał. Nie, dobra. No wiem, że się katany boisz, spokojnie, nic ci nie zrobię. Weź prze... Też nie to chciałem. Chwila. Czemu ty się właściwie przebrałeś? Jeszcze raz. Zdobądź radio i podążaj za mną. O! Dobra, Mr. DJ. Beczunia. A jak teraz będę ci kazał... Aha, on to wyrzuci, tak? Przez chwilę myślałem, że mogę stację zmieniać. Nie, dobra. On może sobie tylko chodzić z tym... A jak cokolwiek się od niego chce? On wtedy już wypuszcza radyjko. Dobra. To co, plażę mamy przejętą. Pobawiłem się tutaj trochę. 17 minut zleciało na pokazie, plus... Ogarnianiu itemków. Jeszcze tam mógłbym zrobić te stojaki na kłody. Szkoda, że Kelvina tam nie mogę wpuścić, bo on jakby się tam... O! Okej, dobra. Wracając, szkoda, że Kelvin tam się nie może dostać, bo on jak jest w miejscówkach, gdzie na przykład nie ma patyków, czy tam kamieni, to on je zbiera znikąd. Moglibyśmy tam pokminić rzeczy. Ale chyba na to wychodzi, że ty byłeś bardziej przydatny w tamtej bazie. Tutaj nie możesz się wbić. Dobra, myślałem, że właśnie jakieś stojaki nakłady zrobić tutaj. Jeszcze nie do końca wiem, do czego mogłyby mi się przydać, ale może jakbym próbował się dostać tam, to mógłbym coś tutaj sobie rozkminić. Ale mam jakieś stojaczki za domkiem, możemy zrobić na to na patyki, na kamienie. Wiadomo, to się zawsze może przydać. Kłady zawsze można tutaj tyrolką zrzucić. Znaczy zrzucić, doprowadzić. Magazyn patyków X3. Tutaj będziesz mi trochę z okna wystawał. A to mogę to poprawić. Bo z okna lepiej mieć widoki. Tutaj. Dobra. Tutaj. I tutaj do ogródka możesz tam trochę zaglądać. Świetnie.
Okej, także na patyki już tutaj co nieco mamy. Kamień jeszcze będę musiał zrobić w sumie. Może i tutaj nawet. Wiadomo, żeby za okna nie było tak zasłaniające, ale na to też trzeba patyków. Oj, nie to wybrałem. To już na to mi nie styknie, ale sobie przynajmniej będę mógł kamienie kolekcjonować. Dobra, gitówka. Wow, on tam stoi z tym radiem. Pamiętam ostatnie zadanie, teraz za każdym razem będzie podchodził i wyrzucał. Znaczy jak ja będę do niego podchodził, to on to będzie radio wyrzucał. Podobało ci się ta Hanie? Chociaż z muzyką chodź. Czub. Czub z niego. Domofon. Dobra, po pauzie. To co? Dobek mamy zrobiony. Update prawdopodobnie, tak jak liczyłem, albo wlatuje w momencie, gdy ten odcinek pada na YouTube'a, albo już wleciał update nowy. Także kolejne nagrywki będą już robione po update'cie. Ja sobie w międzyczasie tutaj jeszcze bym zrobił, chociaż nie, czy po update'cie, bo teraz weekend się w sumie zbliża, to trzeba mieć odcinki na weekend. No zobacz, ale generalnie teraz będę planował właśnie dociągnąć te rolki do miejsc, w których jeszcze ich nie ma, a świecą punkty. W tamtym punkcie mam tyrolkę, co prawda trochę leci inaczej, ale pamiętam, że był jeszcze... Był chyba jeszcze jeden punkt, gdzie właśnie mnie nie było, także będę musiał to rozkminić. Jeszcze sobie polatam po mapie, poogarniam, posprawdzam, porobię do połączenia i pewnie w odcinku z update'em, jak już wleci, gdzie będę pokazywał, już pewnie te rolki będą wszędzie doprowadzone. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo nie chcę mi się znowu po mapie biegać za tym. I będzie o wiele fajniej, tak. Później jak będę coś dodawali, jak będę miał wszędzie połączonko, to będziemy hasać. Tako kurde. Na luzaka. Dobra, to co? Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie go jeszcze łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za to i do następnego. Na razie, cześć. Żółwik, kieł.